Witajcie moi drodzy. Szybkie info odnośnie ćwiczeń Zapad 2021. Pojawiła się informacja, że Rosja relokowała swoje myśliwce Su-30 na Białoruś. Samoloty Su-30 rosyjskich sił powietrznych przybyły na Białoruś w ramach utworzenia wspólnego centrum szkoleniowego sił powietrznych i obrony powietrznej obu państw. Samoloty rosyjskich sił powietrznych Su-30SM przybyły na lotnisko Baranowicze w celu utworzenia wspólnego centrum szkoleniowego sił powietrznych i obrony powietrznej Rosji i Białorusi. Oczekuje się, że piloci z obu krajów będą przeprowadzać wspólne patrole granic powietrznych państwa związkowego. Co jeszcze istotne, to na terenie Polski oraz państw bałtyckich i nad samym Bałtykiem notuje się wzmożoną aktywność samolotów szpiegowskich NATO. Co najmniej 5 lotów obserwacyjnych zachodnich samolotów szpiegowskich przeprowadzono nad Bałtykiem wczoraj, 7 września. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych wysłały samolot rozpoznawczy RC-135U. Samolot wykonał pełne okrążenie wokół Kaliningradu przez Polskę i Litwę. Niemiecka marynarka wojenna wysłała morski samolot patrolowy P-3C Orion do przelotu nad Morzem Bałtyckim. Dzisiaj także takie loty miały miejsce. Między innymi nad Polską swoją misję wykonywał Boeing E-3 Sentry, samolot wczesnego ostrzegania i dozoru przestrzeni powietrznej, czyli samolot typu AWACS. Tak więc naprawdę widać bardzo duże zainteresowanie zachodnich armii ćwiczeniami Zapad 2021. To wszystko, co chciałem Wam na teraz przekazać. Dzięki, pozdrawiam.